chodzi, nie mówi i nie potrafi samodzielnie chwycić zabawki. Mały Max spod piły jest nieuleczalnie chory, ale jest szansa na poprawę jego stanu. Potrzebne są jednak pieniądze, których rodzina chłopca nie ma. Dlatego dziś w niedalekiej Dobrzycy zorganizowano charytatywny bieg. Agata Wojtkowiak. Dziecięce porażenie mózgowe, hipoplazja, padaczka lekooporna to tylko część chorób, z którymi zmaga się 6-letni Max. Chłopiec wymaga całodobowej opieki. Nie potrafi nawet zmieniać pozycji. Nie podrapie się, jak go coś swędzi, nie potrafi złapać zabawki w rączki. Także jest pampersowany, nie mówi. Dziś w Dobrzycy koło Piły zorganizowano dla Maxa charytatywny bieg, z którego dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację. Maksymilian nie może chodzić. Tak od urodzenia, a żeby mu chodzić, wiadomo, że są potrzebne rehabilitacje, masaże mięśni, pomoc w utrzymaniu równowagi. Rehabilitacja, którą zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia, jest niewystarczająca. Brakuje też pieniędzy na turnusy rehabilitacyjne dla chłopca. Biegacze, motocykliści, strażacy, wszyscy do Dobrzycy przyjechali w jednym celu. Chłopiec potrzebuje pomocy. I my jako Husaria jesteśmy stowarzyszeniem, które zajmuje się również organizowaniem i braniem udziału aktywnym w akcjach charytatywnych. Także jesteśmy tu jako wsparcie. Uczestnictwo w takim biegu no, to coś więcej niż samo przebiegnięcie się, ale jednak danie tego przysłowiowego grosza dla nas to nic, a dla takiego chorego dziecka, które wymaga ciągłej opieki, to coś więcej. Pieniądze są potrzebne nie tylko na rehabilitację. Maxowi może pomóc leczenie w komorze hiperbarycznej. Rozmawiając tam z terapeutami, to by musiał mieć 50 do 60 wejść. Każde wejście kosztuje 150 zł. Więc to jest około 9 tysięcy taka terapia. Max Kosmowski jest podopiecznym Fundacji Złotowianka. Agata Wojtkowiak, Teleskop.